się jest mistrzem świata, czy wicemistrzem świata, mistrzem świata to już niedługo, to trzeba mieć takie umiejętności. Bo się przydają prędzej czy później. No, jeszcze niedługo też nas te szczepionki czekają, bo tam będą chcieli nas zaszczepić. No właśnie, kadra teraz słyszałam, że miała być szczepiona. Już sprawdzam, czy jesteśmy tylko. Bo jeszcze nie mam takiej informacji. Tak, jesteśmy. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC.pl, lepsza strona Włocławka, w programie Studio Karolina. Dzisiaj moim gościem wicemistrz świata w boksie olimpijskim Jakub Straszewski. Witam cię serdecznie, Kuba. Witam serdecznie wszystkich. I bardzo serdecznie ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do programu. Będziesz miał okazję wypowiedzieć się, już 9 osób nas ogląda. Kuba, niedawno cały Włocławek, myślę, że no nie tylko Włocławek, ale w sumie cała Polska ci kibicowała w mistrzostwach, młodzieżowych mistrzostwach świata w boksie i to było w kategorii under 19, tak? Czyli między 17 a 19 rokiem życia. Zgadza się. Wszyscy trzymali kciuki, ja oglądałam walkę. Ta walka trochę się opóźniała, pamiętam. Siedzieliśmy z mężem na kanapie i czekaliśmy, kiedy reprezentant Włocławka i Polski zawalczy. Widzieliśmy, jak ciężka była dla ciebie ta walka, bo rzeczywiście była ciężka, opadałaś gdzieś tam na siłach, ale przed tobą cała droga i kariera zawodowa, jeżeli to tak można nazwać, sportowa, ale zanim przejdziemy do tego etapu, który jest dopiero przed tobą, to musimy się wrócić do samych początków, bo bym chciała, żebyś, część może internautów nie wie, ale jak zaczęła, kiedy w ogóle postanowiłaś, że zajmiesz się boksem? Także ja trenowałem gdzieś tam od trzeciego roku życia, tata mnie zapisał na zajęcia z judo. I gdzieś tam 7 lat trenowałem te judo, ale gdzieś po tych 7 latach stwierdziłem, że to nie jest to, co chcę robić, to było mi narzucone. No i generalnie chciałem, zawsze gdzieś tam podpatrywałem te taty stare zdjęcia, czy tam jakieś stare walki gdzieś z nagrań i u mnie boks jest rodzinny, bo i tata boksował, i dziadek boksował, dziadek był działaczem w Polskim Związku Bokserskim. Czasami się udziela chyba, prawda? Zgadza się. Gdzieś tam na internecie. Tak, gdzieś tam na mediach społecznościowych typu Facebook to bardzo się udziela. No i gdzieś tam zawsze to rodzinne takie było i tak sam chciałem, gdzieś tam poszedłem do taty, że chciałbym się zapisać na boks i myślę, że była to bardzo dobra decyzja. No i tak się zdecydowała, decyzja, która doprowadziła cię do tego momentu, w którym tu jesteśmy i tego faktu, że przyszedłeś do mnie, bo jesteś wicemistrzem świata. No dobrze, jakie były początki? Poszedłeś do taty, powiedziałeś, tato, chcę trenować to, co ty, ten sport, który ty uprawiałeś. No i co, tata tak od razu się zgodził? Tak, myślę, że tacie, że tak powiem, zapaliły się lampki w oczach, że był, w sumie może i się cieszył. Mi w judo bardzo dobrze szło. Także myślę, że mógł mieć też gdzieś tam żal, że kończy z tym judo, ale myślę, że się jeszcze bardziej cieszył, że idę w jego dyscyplinę. I gdzieś tam wiedział w tym, że może mi na pewno pomóc, bo miał ma doświadczenie i zna się na fachu. Także myślę, że cieszył się, że zmieniłem dyscyplinę. Czyli miałeś wsparcie w rodzicach? Tak, tak. Rodzice są mega dla mnie wsparciem, jeśli chodzi o boks. Jeszcze później do tego przejdziemy, bo temat twoich relacji z mamą gdzieś tam pojawił się w jednym z twoich wywiadów i bym chciała, żebyś chociaż chwilę o tym powiedział, bo to było naprawdę świetne to, co zrobiłeś w telewizji. No dobrze, jak wyglądały te treningi? Jak teraz wyglądają treningi? Bo to na pewno nie jest łatwa robota, jeżeli to tak mogę nazwać. Tak, w czasie pandemii, no to tak jak mówię, w klubie tutaj, czy to w Zawku, czy w Szczecinie, bo na co dzień uczyłem się i mieszkałem w Szczecinie od 3 lata. W klubie bokserskim Skorpion Szczecin. No i tam uczęszczałem do liceum, do szkoły mistrzostwa sportowego. I trenowałem 2 razy dziennie, czyli 10 razy jednostek treningowych w tygodniu. No ale gdzieś tam... Czyli w niedzielę i w sobotę też, tak? 2 razy dziennie? Tak. A nie, 5 dni, przepraszam. Ale w sobotę i w niedzielę zdarzały się jakiś tam bieg, regeneracja, to też jest jakoś liczy trening. No i gdzieś w dobie pandemii to naprawdę było ciężko, żeby gdzieś trenować na sali, bo nie ukrywajmy, no, obostrzenia, wszystko. Tutaj w Włocławku mamy obiekt na przystani swój klub i gdzieś tam OSIR też miał odgórnie, że trzeba zamknąć, nie można wpuszczać, no to treningi się nie odbywały. No dobrze, ale ty byłeś, nie należałeś do tej kategorii sportowców, którym przysługiwały te treningi, ze względu tam... ze względu na to właśnie do czego dążę, że gdzieś tutaj w klubie były zamknięte, to my i tak, jako jestem kapitanem kadry narodowej, należę do kadry narodowej już czwarty rok, także
Także z kadrą mieliśmy łatwiej, mogliśmy wyjeżdżać na zgrupowania, których było multum, naprawdę tam ciężko pracowaliśmy i do centralnych ośrodków sportowych, do COS-ów, czy to Władysławowo, Zakopane, Giżycko, naprawdę po tej całej Polsce i my akurat mogliśmy trenować, także też było to ciężkie trenowanie, bo tak naprawdę trenowaliśmy nie wiadomo do czego, bo to z dnia na dzień może się wszystko pozmieniać, tak i my mieliśmy tok myślenia, że, bo to ciężko było w tej pandemii i... No to nie wiadomo było, czy będą jakieś zawody, czy tak? Czy się odbędą, czy nie, czy może przełożą, wycofają się, także no ciężko na pewno było, ale nie poddaliśmy się i cały czas z chłopakami zasuwaliśmy, tak samo z trenerami. No dobrze, to kiedy dowiedziałeś się, że będziesz startował w tych mistrzostwach, które teraz się odbywały? Te mistrzostwa były planowane na początku zeszłego roku w kwietniu i później przenieśli właśnie na kwiecień w przyszłym roku. Także to już jest... Miałeś rok możliwości większych do trenowania. Tak, to był taki długofalowy, że tak powiem, cel i mistrzostwa, na którym się długo skupialiśmy. Gdzieś tam po drodze były mistrzostwa Europy, tam na których nie wyszło. Były mistrzostwa Polski, na których we Wrocławku, które się odbyły, gdzie sięgnąłem po tytuł mistrza Polski. Ale no taki długofalowy cel to właśnie były te mistrzostwa świata. No dobrze, powiedz mi, tam, bo czytałam na którejś z twoich stron, muszę przeczytać. Dzień dobry, Jarosław Sułkowski, Cygan i Marta Lewandowska, brawo Kuba, jesteśmy z ciebie dumni. Czytałam gdzieś tam na twoim wallu na Facebooku, że ktoś tam inny pisał, że to mistrzostwa zaczęły się już 2 tygodnie przed, to znaczy te wszelkie walki, czy ty też się pojawiłeś tam te 2 tygodnie przed, czy nie? Tak mi się wydaje, że ja dobrze przeczytałam. Nie, to znaczy mistrzostwa świata zaczynały się 10 kwietnia, do 21 czy tam 3 się kończyły. No to tak mniej więcej. Tak, ja na mistrzostwach ogólnie stoczyłem 5 walk, 4 wygrałem, w finale niestety przegrałem z zawodnikiem z Kuby, to może tak od początku, no to w pierwszej walce wygrałem z zawodnikiem z Izraela, w drugiej z zawodnikiem Węgier. Trzecia była najcięższa walka, bo to już była o medal, o wejście do strefy medalową. Pamiętam do tej pory, to był zawodnik z Uzbekistanu, gdzie Uzbekistan naprawdę na świecie stoi bardzo wysoko i to był wicemistrz Azji. I później w półfinale z zawodnikiem z Indii. No tak właśnie pamiętałam, że Indie tam były. I ostatni to był? Kubańczyk. Dobrze, a powiedz mi, co czułeś w poszczególnych momentach awansu do finału? Chociażby w tej, co powiedziałeś przed chwilą, że ciężkiej walce z Uzbekistanem, z przedstawicielem, to znaczy, zawodnikiem Uzbekistanu? Co walkę, gdzie tam dochodziło do mojego zwycięstwa, ja czułem, że po prostu... Najcięższa była pierwsza walka, bo to jest wejście w turniej. To tak naprawdę każdy wchodzi w turniej, to jest ciężka walka. I z walki na walkę to boksowało mi się coraz lepiej po prostu. I gdzieś tam, gdzie wygrałem z tym zawodnikiem z Izraela, to już było wiadomo, aha, pierwsze koty za płoty, już będzie tylko lepiej. Ja tak mam, że w turniejach czuję się lepiej, że po prostu... Motywujesz się w całą walkę? Im dalej w las, tym lepiej. I ja jestem takim typem zawodnika właśnie i tak myślę, że mam w głowie też tak poukładane, że po prostu co walkę, gdzie zwyciężam, to wiem, że jestem coraz bliżej swojego celu i to na pewno motywuje. Czyli wzmacniasz się psychicznie gdzieś, że jesteś silniejszy i mocniejszy. No dobrze, a co czułeś przed wejściem na ten finałowy ring? Bo to nie było takiej presji odgórnej? Znaczy na pewno była presja, nie, bo wiem, już że... presja puściła po walce z zawodnikiem z Uzbekistanu, gdzie wiedziałem, że mam ten medal zapewniony. 9 lat nie było medalu. Czyli to już był ogromny sukces dla Polski. Tak, to był ogromny sukces, szczególnie dla Polskiego Związku Bokserskiego w przedziale mężczyzn, bo nie było długo takiego wyniku. Więc gdzieś tam ta presja mniej więcej spadła, że już mamy ten medal, jest okej, jest się z czego cieszyć, ale mnie to jeszcze dalej zmotywowało, że jest medal, a może być tylko lepiej. No dobrze, ale takiej presji wśród, nie czułeś presji ze strony społeczeństwa? Wszyscy ci pisali, ja widziałam na twojej stronie, wszyscy udostępniali jakieś informacje o tobie i tak dalej. Ja, że tak powiem, na mistrzostwach strasznie się odłączyłem od internetu, nie chciałem gdzieś w tym uczestniczyć, w tych wszystkich gratulacjach jeszcze, to nie był czas, żebym to sprawdzał, bo wiadomo, również za gratulacjami i sypią się też hejterzy, bo to wiadomo, jak to w dzisiejszych czasach bywa. Nie urodził się jeszcze taki, kto by wszystkim dogodził, więc gdzieś tam nie chciałem się na tym skupiać i tego wszystkiego czytać, bo wiadomo, mógłbym się na coś złego natknąć, na jakieś rady w ogóle. Nie chciałem sobie zawracać tym głowy podczas mistrzostw, bo chciałem się skoncentrować zupełnie na swoim celu.
Okej. Okay. No dobra, to co o tych hejterach powiesz? Bo zaciekawiło mnie to tak naprawdę. Z czego wynika taki hejt? No bo jesteś człowiekiem, no, no młodym chłopakiem, który osiągnął sukces, ogromny sukces. Powiedziałeś, że 9 lat nie było medalu, a ty ten medal wywalczyłeś. To skąd ci hejterzy? No myślę, że to ciężko to powiedzieć skąd. No, niespełnieni? Może i niespełnieni, jakiś gdzieś tam zazdrość może na pewno. Może też by chcieli gdzieś tam, gdzieś się sprawdzić, ale ja tak mówię, mnie gdzieś tam totalnie mam taką swoją tarczę, gdzieś tam się odbija to po mnie. Ciężko mnie przełamać. Tak, no to bardzo dobrze, bo przyszły mistrz świata musi mieć takie poczucie, że nie może. Ja tu nieco kruję, broń Boże. Że no, no nie można patrzeć na to, co inni piszą, niekoniecznie miło. Powiedz mi, jak ważne jest wsparcie rodziców dla ciebie? Ty już na początku o tym wspomniałeś, ale nie, tu jeszcze Rafał Chłatko pisze, brawo Kuba, dobra robota, muszę to przeczytać. Dziękuję bardzo. Ale wszyscy, znaczy wszyscy, no dużo osób na pewno widziało to nagranie, w którym popłakałeś się, dziękując mamie. To tak, dobrze było, mówię? Tak, zgadza się. No, to nie było planowane. Wiem, że moja mama ciężko przeżywa oglądając moje walki, a szczególnie gdzieś tam na takiej arenie międzynarodowej, bo moja mama jest typem osoby, która choćby, nie wiem, bym boksował gdzieś tutaj w Polsce, to i tak się stresuje i przeżywa. No wiadomo, ty syn jednak wychodzi się z kimś bić, to żadna mama by nie chciała patrzeć na to. No i gdzieś tam wiedziałem, że jest mega ze mnie dumna, że gdzieś tam się wcześniej nie udawało i zawsze gdzieś tam w osobistej rozmowie zawsze mi powtarza, że ona by bardzo sobie chciała, że wyobraża mnie na tym podium, że wie ile to mnie kosztuje ciężkiej pracy, że wyjechałem do Szczecina, żeby tak naprawdę się rozwijać i gdzieś tam tata tak samo mnie w tym wspiera, gdzieś tam podpowiada, co zrobić lepiej. Dużo jest to włożone serca, pracy, wszystkiego i to jesteśmy takim całym zgraną rodziną i po prostu mega mi kibicują i jestem za to mega wdzięczny, bo gdyby nie rodzice, no to mógłbym nie być tu, gdzie teraz, to oni mnie zawsze gdzieś tam podnosili na duchu, gdyby były gorsze chwile, gdzieś tam słabsza forma czy coś, to i tak zawsze byli. No, to, co pokazałeś, mnie osobiście bardzo urzekło i stwierdziłam, że super macie relacje i to bardzo fajne, jak dziecko pokazuje takie emocje wobec rodziców. Powiedz mi, ile cię kosztowało dojście do tego momentu, w którym tutaj teraz jesteś? Ja nie mówię o finansach, tylko bardziej mi się rozchodzi o czasie, o uczuciach, o emocjach. Ja tak mam takie w sumie podzielone zdanie na ten temat po finale, gdy już zdobyłem ten medal, tak sobie usiadłem na podium i tak sobie popatrzyłem, wziąłem ten medal do ręki, tak sobie popatrzyłem. I sobie tak doszedłem w sumie do wniosku, że kurde, no to jest całe życie na to pracowałem, że to tak przed tym mega osiągnięcie, naprawdę mega cel i tak sobie popatrzyłem, no i się w sumie sam ze sobą rozpłakałem, że to jednak udało się, że... Nie udało się, złych słów używasz, nie udaje się takich sytuacji, ty wypracowałeś ten sukces. Wypracowałem sobie to i szczęściu też trzeba pomóc, ja pomogłem i to jest moja ciężka cała praca, którą wykonałem przez całe życie, ale na pewno i jeszcze większa motywacja, żeby zdobywać jak największe osiągnięcia. No dobrze, ale nie powiedziałeś mi, ile to cię kosztowało. To było bezcenne? Nie potrafisz tego określić? Myślę, że... Bo teraz powiedziałeś, że warto było, bo ja to odebrałam to, co powiedziałeś, że warto było to robić. Znaczy, ale... może złe słowa akurat dobrałem, ale ile to było warte? To było na pewno warte wszystkich moich zgrupowań, treningów, wyjazdu z domu jako 15-latek na drugi koniec Polski, daleko od rodziców, gdzie jestem mega zżyty z rodzicami i z bratem również, bo mam młodszego brata, 7-letniego. Który miał 16 urodziny i chciałbym jeszcze raz ci, Gerard, życzyć wszystkiego najlepszego. No i no to myślę, że tyle mnie to kosztowało, właśnie tyle. Aż tyle, bo to można tak sobie gdybać i gdybać, ale naprawdę było mega wyjazdów przez te 4 lata. Warto było. Tak, było to warte. I pamiętaj, nigdy się nie udaje, zawsze się wypracowuje sukces. Jacek Marciniak pisze, przyszły mistrz świata i olimpijski Piotr Zapiec, ciężka praca wykonana, ale Kuba, rodzice zrobili swoje. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wujka 18 obserwujących masz w chwili obecnej. Oni nie są tutaj dla mnie, słuchaj, oni są dla ciebie. Co ci daje boks? Boks jest to moja pasja. Hobby, może to jest, już można tak naprawdę powiedzieć, to jest coś, co robię i co kocham tak naprawdę. To jest moja odskocznia od dnia codziennego, od świata, że tak powiem. Ja jak wchodzę na salę treningową, czy wchodzę do walki, to ja się autentycznie odcinam od wszystkiego. To jest moja zupełna odskocznia od
zero stresu, o niczym innym nie myślę, tylko o boksie. Po prostu jestem ja, jest przeciwnik, jest sala, żeby jak najlepiej zrobić trening. Nic mnie innego nie interesuje na treningu. Myślisz, że to jest przepis na sukces? Myślę, takie że podejście? Tak. Myślę, że boks to nie tylko, że tak powiem, szermierka na pięści, ale boks to przede wszystkim głowa i im mądrzejszy sportowiec, tym lepszy sportowiec. No to ja bym chciała się ciebie zapytać, jaki jest twój boks? Bo w którymś z komentarzy ktoś napisał, że wasz boks był dynamiczny, ambitny, bezkompromisowy, skuteczny, bo tam było przedstawionych większa ilość zawodników. No to jaki jest twój boks? Mój boks polega na pewno na pracy na nogach. Mam, że tak powiem, z opinii ekspertów czy tam trenerów mam świetny atut nóg, że mało kto w mojej wadze i w tym wieku porusza się tak na nogach jak ja. I to jest na pewno mój największy atut. I myślę, że co tu jeszcze? Na pewno takie cwaniactwo w ringu. Przepuścisz, oszukać, tutaj użyć. No, używam bardzo dużo głowy, że tak powiem, w ringu. Myślę, to jest, to znaczy myślę. Na pewno dobrze się dogaduję z narożnikiem swoim, z trenerami. Mam wbity na przykład głos już trenerów w głowę, że jak powiedzą, załóżmy Kuba, trzy ciosy, to nie mija ułamek sekundy, ja te trzy ciosy biję i to jest takie fajne, że usłyszysz, masz zakład, możesz słyszeć trybunę, ale i tak usłyszysz ten jeden głos trenera, a i tak zrobisz to, co krzyknął trener, a nie trzy osoby inne z trybun. Okay. No to jest dobra. Też takim moim największym atutem. Okej. Okay. Jakby byli młodzi chłopcy, którzy chcieliby zacząć trenowanie boksu, to co byś im powiedział teraz? Na czym mają się skupić? Na pewno żeby skupili się nad ciężką pracą, bo bez tego nie ma niczego, że tak powiem. Możesz być talentem, ale i tak zawsze praca przegoni talent. Czyli treningi, duża ilość treningów. Zgadza się. No dobrze, to teraz, bo drodzy Państwo, my rozmawialiśmy chwilę przed wywiadem, tak prywatnie sobie i w trakcie wywiadu Kuba powiedział, że w ogóle odciął się od internetu, ale po mistrzostwach no, musiał się znowu połączyć z tym internetem. No więc co było po tym połączeniu, Kuba? No to tak, jeszcze raz chciałbym już tam w innych wywiadach też chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim, którzy mi kibicowali, bo gdy odpaliłem internet gdzieś tam po finale, dopiero na wieczór, jak te emocje zaczęły opadać, to no naprawdę multum wiadomości na mediach społecznościowych, typu Instagram, Facebook, w wiadomościach tekstowych, gdzieś tam SMS-y. Naprawdę chciałbym bardzo wszystkim podziękować i chciałbym przeprosić, że nie każdemu odpisałem, bo naprawdę było ciężko, bo z samych wiadomości gdzieś tam na Instagramie, w folderze inne, że tak powiem, których kogoś nie miałem dodane, miałem chyba z 380 dokładnie takich wiadomości, gdzie jeszcze dochodzili znajomi, których już mam w gronie swoich tam gdzieś na Facebooku czy Instagramie, no to naprawdę było tego multum. Czy coś wyniosłeś z tego turnieju, tak już na koniec wywiadu? Czy coś wyniosłem? No, jesteś mądrzejszy o coś przed wejściem na finałowy ring, po zejściu z finałowego ringu? Ja pani powiem, że ja sobie walki już każdą walkę to może obejrzałem po 10 razy, tak z tego stałych mistrzostw, tak na pewno, no myślę, że 10 to na pewno każdą walkę pojedynczą. Także ja dużo analizuję swoich walk, dużo wiem, że jeszcze mam do poprawy i chciałbym się coraz bardziej gdzieś tam wspinać po tych szczeblach i po tych schodkach, żeby się ukształcać i doskonalić. No więc kiedy planujesz udoskonalić się tak, że... A jeszcze zanim zapytam, zadam to ostatnie pytanie, to Mariusz Grabski, jeszcze Marta Opłatkowska pisze. Kubuś, jesteś wielki. Dziękuję Mariusz bardzo. Grabski się pyta, która walka była według ciebie najlepsza w twoim wykonaniu oraz teraz na chłodno z perspektywy czasu, czego zabrakło w finale? Która podczas całych pięciu walk uważam... Najłatwiejsza, tak? Która najlepsza, przepraszam. Była najlepsza w twoim wykonaniu? Najlepsza, według mnie najlepsza walka to była półfinałowa z zawodnikiem z Indii. Ja do tej walki wchodziłem, że tak powiem, na pełnym luzie, już, że tak powiem, no nic nie musiałem robić, już miałem ten medal zapewniony, tutaj szatnia cała, siedzieliśmy w szatni, gdzieś tam trenerzy, gdzieś tam jeszcze chłopacy z kadry zestresowani, bo to mocny zawodnik z Indii, ale po prostu ja siedziałem już w tej szatni, miałem tak dobrze wszystko to poukładane, byłem szczęśliwy, że już nic nie muszę nikomu udowadniać. Ale mogę zrobić jeszcze lepszy wynik i wyszedłem i wydaje mi się, że to każdy się ze mną zgodzi, że to była najlepsza walka w moim wykonaniu.
Okej, to czego zabrakło? A czego zabrakło w finale? Przede wszystkim chłodnej głowy, gdzie po pierwszej rundzie wygrywałem rundę i w drugiej chciałem... No ta pierwsza runda była rzeczywiście piękna. Chciałem pokazać, że to ja już boksuję u siebie i chciałem, że tak powiem, w tej drugiej rundzie zaznaczyć jeszcze może tą rundę gdzieś tam. Wdałem się z nim niepotrzebnie w bitkę, gdzieś tam doszły ciosy na dół, gdzie mi odebrało sił i tchu. No i gdzieś tam to mnie na pewno zgubiło, że nie przytrzymałem się tej taktyki, której mieliśmy ustaloną z trenerem, żeby się nie dawać z nim w bójkę. Ja z nim w tą bójkę poszedłem, no i zapłaciłem za to słoną karę. Byłem dwa razy liczony w drugiej rundzie, ale w trzeciej jeszcze tam myślę, że na pełnym charakterze i z ostatnich sił próbowałem walczyć i nie poddałem się. Mimo porażki jestem z siebie bardzo zadowolony. Mariusz Sobczak Ariel pisze, brawo, dobra robota. I Mariusz Grabski... Anglojęzyczny komentator podczas walki z Hidusem był pełen podziwu dla ciebie. Tak, zgadza się. Gdzieś tam po walce mniej więcej podszedł do mnie komentator i pogadaliśmy trochę po angielsku, także mega był mną zafascynowany. Powiedział mi, że byłem czarnym koniem turnieju i że jest zafascynowany moim boksem. Bardzo miłe słowa z jego strony i gdzieś tam na walkach, jak oglądałem z każdej walki, gdzieś był po prostu podekscytowany moim boksem. No bardzo miłe, że tak. Nie tylko on był podekscytowany, bo myślę, że większość ludzi we Włocławku i w Polsce była, ale chciałam zadać ci to pytanie już końcowe, które chciałam zadać w międzyczasie. Mariusz Grabski powiedział, zadał swoje. Słuchaj, bo powiedziałeś, że będziesz się dokształcał, doszkalał. To kiedy będzie to takie ostateczne i ten tytuł mistrza, jak to napisał Jacek Marciniak, przyszły mistrz świata i olimpijski. Kiedy on będzie? Także no, mistrz olimpijski. Moim celem, takim największym marzeniem, jeśli chodzi o sportowym, jest zdobycie złota olimpijskiego w 2024 roku w Paryżu. Czyli masz 3 lata jeszcze. Zgadza się. Od stycznia wchodzę w kadrę seniorską, także 3 lata to jest dużo czasu i też mało w sumie. Ale no tak jak mówię, jestem też tutaj także wspierany przez Urząd Miasta. Mam stypendium od pana prezydenta Marka Wojtkowskiego. Mam sponsorów, którym bardzo dziękuję serdecznie, bo dzięki nim jest po prostu łatwiejszy rozwój i ja się mogę dokształcać, gdzieś tam robić jakieś kursy sobie, zakupować sprzęt na treningi, żeby mi się po prostu lepiej trenowało i z tego się bardzo cieszę, bo myślę, że nasze współprace są bardzo, że tak powiem, dogadane i wspierane. Ale no, tak jak mówię, no, człowiek się uczy całe życie. Nie ma idealnego jeszcze takiego boksera, który po prostu gdzieś tam kiedykolwiek błędu nie popełnił. Na pewno są wielcy mistrzowie, ale no, tak jak mówię, moim celem jest zdobycie złota olimpijskiego w Paryżu w 2024 roku. Okej, to ja ci życzę, żebyś oczywiście zdobył ten tytuł. Ja myślę, że wszyscy, którzy nas tu oglądają i jeszcze ci, którzy będą nas oglądali, z pewnością ci tego życzą. Drodzy Państwo, Kuba już kiedyś u mnie był w programie, w studiu WLC.pl, Lepsza Strona Włocławka. Kuba, to było 2 lata temu, nie? Jest ten wywiad gdzieś na YouTubie. Jest wywiad na YouTubie. Już wtedy zauważyłam, że ogromnie kulturalny, bardzo dobrze wychowany, skromny, z pokorą młody reprezentant miasta Włocławek, młody sportowiec. Tylko pozazdrościć i pogratulować rodzicom. Ja w imieniu pewnie wszystkich jeszcze raz serdecznie gratuluję. Oby przed tobą była droga świetnej kariery zawodowej, tej sportowej, żebyś zdobył tytuł w 2024 w Paryżu. Wszyscy będziemy oglądać na pewno. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem w programie Studio Karolina był wicemistrz świata w boksie olimpijskim Jakub Straszewski. Dziękuję, Kuba. Dziękuję.
No, cały czas się wiesza ten OBS, nie widzi sygnału. No, trzeba coś z tym zrobić, Rafał, nie? Bo ja pół godziny straciłam na to, już kurwa mówię, chyba z telefonu będę nagrywała, nie? No, ty poczekaj, bo ja dzisiaj o 19 kręcę Wrocławek Mleko i Miód. A jutro kręcę o 17. No, to ja ci mówię, że najlepiej chyba w piątek dopiero zabrać, czyli w czwartek po południu. Czwartek po południu, nie? Bo Marek nagrywa w czwartek chyba i Kacper też. Także w czwartek byś musiał zabrać, dobra? No, dzięki. A słuchaj, 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 bo tam jest poczta z tego Narodowego Instytutu Wolności, nie? Trzeba to podpisać i im odesłać. No. Tak, leży na wierzchu. Nie, podpisałam, zaraz to otworzę, bo to Kacper mi przypomniał o tym, że to jest. Także zaraz to odpalę i ten. I wydrukuję taką umowę na taką umowę tam. Dobra. Okej. Dobra. No, pa, pa, hej.
Cześć Marzenuś. Halo? No, cześć, mogę chwilkę? Tak, mogę, mów. No, chciałam się tutaj zapytać o tą sobotę, czy to jest aktualne, ta praca tam przy tym basenie? Tak, tak, aktualna, bo muszę zamówić folię, wiesz, on będzie, więc będzie robił. A co, powiedz? Tomek nie pracuje? No, bo też będzie. Ach. Bo Tomek mówi, że mógłby się może zamienić, tam cię się już kogoś pytało. No. Tylko, że sprawdzaliśmy pogodę, to deszcz ma padać. Ale on nie ma wyjścia, musi to chyba założyć, wiesz? Aha. Niech Tomek się z nim tam, niech Tomek się tam z nim zdzwoni. To jedna osoba, to tak będę mówić. Może co? No to jak właśnie tutaj kombinuję też, żeby w pracy no, zamienić się zamiast soboty iść w niedzielę sobie, tak? To by w sobotę mógł Przemkowi pomóc. No niech zadzwoni do Przemka, powiedz mu. Niech się z nim dogada. No tutaj słyszę, bo jest obok. Aha, dobra. No to zadzwoń Tomek Przemka? Do Przemka. No hej, zadzwoń do Przemka. A powiedz mi, ona długo zjeżdża? Nie, na weekend tylko. Będzie wieczorem. Musi rano jechać na szczepienie i po szczepieniu by to zakładał, nie? Aha, dlatego tak? No, a w niedzielę... A chyba, że na niedzielę się z nim umówisz, bo nie wiem, czy on w poniedziałek wyjeżdża, czy w niedzielę. Pani... No ja w niedzielę to mogę nawet od rana jechać. No ja wiem, ale no mówię, ale to byś musiał się z nim dogadać, wiesz? Bo no, nie ma... ja zadzwonię do Przemka. Zadzwoń do niego i się z nim dogadaj. Ja muszę tylko jechać kupić folię, więc to jest jedyny mój obowiązek, który muszę spełnić. No dobra, no może bym ja wiedział, bo z jednego się pytałem, nie pasuje mu tam studia ma, a drugi mówi tak niechętnie, ale jak trzeba będzie, to się zamienię. No mówię, nie wiem, czy mam już wykorzystywać szansę zamian w robocie, czy jeszcze ewentualnie niedziela by wchodziła. No dobra, no to najlepiej, żebyś się z nim dogadał. Dobra? No to dzisiaj na wieczorem się zgadzam. Okej, okay. No dobra, dobra, to na łączach. No pa, pa, hej, no pa, pa. Napisz mi proszę, jaka sprawa jest, bo ja będę zaraz niedostępny do 20.30. Więc jak coś pilnego, to napisz mi proszę, bo nie będę potem mógł rozmawiać. A, już wiem, on weźmie ten komputer w czwartek po południu. Ty w piątek chyba nic nie nagrywasz, nie?
Nie, nie nagrywam, także wszystko jest spoko z mojej strony. Ja mam w środę online i w czwartek online, a trzeci wywiad z Brześcia, więc ja ze studia w tym tygodniu w ogóle nie korzystam do przyszłego tygodnia, także luz. Cześć, macie wolne miejsca, żeby podjechać i coś zjeść? I co tam macie w menu? Podeślesz mi menu wasze? Yeah.
Dzień dobry Pani Bożenko, Karolina Kiemiecka-Łaptuta się kłania. Pani Bożenko, 3 czerwca znalazłam stój i wycieczkę do hotelu Jungle Aqua Park do Egiptu. Nie mam stój, po ile? Nie ma Pani stój? Nie mam stój, bo przecież się wakacje pokłóciły stój i szkodowanie, że szok. 1800 zł. Ja 1800 od osoby. No dobra, ale zaraz zobaczę. Pani poczeka, wezmę, moment, się wezmę, wyloguję. Dobra. I na wszystkich was, czy jak to? Tak, na wszystkich, na 8 pokój, osób. Taki pokój był? Nie. Nie, no tam normalnie, od osoby było. 1800 no chyba 71 zaraz, z Warszawy. Zaraz zobaczę. Exim, moment, Egipt. Moment, Egipt. I na kiedy? 3 czerwca. 3 czerwca, a szybciej nie można, w razie nie, czego? Nie. Dobra. No. Między 3 zrobię 10, na tydzień? Tak. Dobra. Już patrzę, wszystko w cenie. Już. U was jest, jak u was jest? 4 dorosłe osoby i 4 dzieci. 17 to lat to... i 13, trójka 13. Jak to zrobić, 2 plus 2? Nie no, normalnie 4 dwójki. Same dwójki? Tak, no ja wezmę dzieciaki do dwójek. No to są 13-latki, to już mogą być same w pokojach, nie? No ale może będzie taniej 2 plus 2. No może i będzie, tylko że okej, tylko żeby pani pamiętała, że no. Tam ta jedna para to są obcy ludzie dla nas, nie? Aha, kurczę. Dobra, ale nawet 2. Zaraz sprawdzę, czy coś mam. I pani mi wyśle na maila, nie? Ten Jungle Aqua Park, bo my tam kiedyś byliśmy w tym Jungle Aqua Park i... Ja wiem, Jungle, no kurczę. Teraz, na razie, mam drożej. Mam 6, jeszcze na razie z Rainbowa jest drożej. Okej, okay. No dobra. No, to... Mam Rainbowa tylko i tak. Myślałam, że pani ma to TUI. No nie mam, no bo w Kutnie zamknęliśmy, nie? Bo mieliśmy, ale w Kutnie zamknęliśmy przecież przez tą pandemię. Ale tu widzę Rainbow i tak, a może coś opuszczą. No nie wiesz, żeby nie opuściły. No, mam nadzieję, ale tam już jest ta oferta. No właśnie. A tu no nie to ma już. Działać przez internet. No, tak będę musiała, chyba nie będę miała wyjścia. Przez internet i już jedyne wyjście. No nie mam, bardzo chętnie nie mam. No, no nie rozumiem. Mam. Dobra. No. Dobra, to będę się jeszcze do pani odzywała w razie czego, nie? Dobra? Dzięki, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. Pa, pa.
Rafał, tam problem jest z OBS-em i z komputerem, to znaczy komputer jakby gubił sygnał od OBS-u, bo dźwięk na tym sprzęcie muzycznym jest i to słychać, tylko jak gdyby gubił i nie wyłapywał, nie zawsze miał zainstalowane nie wiem, jak to się nazywa. Tutaj problem jest pomiędzy na relacji pomiędzy OBS-em a komputerem. To znaczy, Przemek powiedział, że on kiedyś, że on gubi sygnał, jak gdyby komputer gubi sygnał OBS-a. Jak przełączam go na różne wejścia te USB, to on po którymś momencie się włącza i pokazuje mi, że zainstalował OBS czy coś tam. I zaczyna po jakimś czasie działać. Tutaj jest ten problem. On gubi ten sygnał z tego OBS-a. Może napisz do Przemka i on może coś ci podpowie, bo ja nie znam się. To jest albo problem ze sprzętem, albo z OBS-em, albo z Windowsem, albo z OBS-em, albo z OBS-em.